Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam was na drugą część gadżetów niezastąpionych przy dziecku, przy noworodku, także zapraszam serdecznie na film. O, jak zaciągło! Z takimi wielkimi sobie radzi! Jakiś czas temu pokazywałam wam pierwszą część gadżetów niezastąpionych przy dziecku. W te, które pokażę wam dzisiaj, zaopatrzyliśmy się już przed porodem, także zapraszam was tutaj na dół. I mamy tutaj dwie rzeczy, które sprawdzają się codziennie, bez przerwy. Super, że są mobilne, można je ze sobą zabrać. Także pokazuję wam test, zaczynamy. Zacznijmy od termometra. I my mamy tutaj taki termometr, który wygląda jak pistolet. On oprócz tego, że ma możliwość mierzenia temperatury ciała niemowlakowi, i nie muszę wam tutaj chyba mówić, że pomiar temperatury takim sposobem jest o wiele wygodniejszy i łatwiejszy, szczególnie w przypadku dziecka. Nie wyobrażam sobie wkładać naszemu Mikołajowi termometr pod pachę, zarówno rtęciowy, jak i elektroniczny, ponieważ utrzymanie tego termometra odpowiednio długo graniczyłoby w tym momencie z cudem. Przy starszych dzieciach podobnie, ponieważ dzieci są niecierpliwe i takim termometrem w przeciągu sekundy, dwóch jesteśmy w stanie zmierzyć temperaturę na czole, na nadgarstku, gdzie bądź i od razu zmonitorować, jak to wygląda przy dziecku. Oprócz tego, oprócz tego ten termometr ma możliwość mierzenia temperatury obiektów. Co to znaczy? To znaczy, że jego spektrum użytkowania jest o wiele większe niż zwykłego termometru, ponieważ możemy bez problemu zmierzyć na przykład temperaturę mleka, które robimy i podajemy niemowlakowi. Trzeba tutaj zauważyć, że temperatura do przyrządzenia tego mleka jest trochę inna niż temperatura do podania tego mleka i mierzenie tego termometrem zwykłym no, jest bardzo problematyczne i uciążliwe. Na początku robiliśmy, także mamy porównanie, bo tak zaczęliśmy to robić. Potem przeszliśmy na ten termometr i on jest cały czas użytkowany. Jesteśmy w stanie szybko zmierzyć, zareagować i od razu mieć temperaturę taką, jaką chcemy i jaką mamy wymaganą. On też świetnie się sprawdza przy pomiarze na przykład temperatury wody do kąpieli. Nie musimy wkładać żadnych termometrów, kolejnych termometrów, czyli kolejna rzecz, którą musimy kupić. Tutaj możemy od razu zmierzyć temperaturę wody przed kąpielą, w trakcie kąpieli możemy zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu, w którym mamy kąpać niemowlaka, bądź w pomieszczeniu, do którego mamy go przenosić po tej kąpieli, żeby nie było zbyt dużych różnic w temperaturze. Możemy mierzyć ten obiekt, tą temperaturę w sposób na pstryknięcie, czyli strzelamy raz i mamy, otrzymujemy pomiar, albo w opcji cały czas monitorowania temperatury bez przerwy, gdzie przejedziemy, tam mamy wiadomość od termometru, jaka ta temperatura jest. Termometr jest bardzo poręczny, jego obsługa jest ultra prosta, ponieważ mamy tutaj jeden przycisk oraz tutaj mamy możliwość wyboru, co chcemy mierzyć, czy wody, bo tak tutaj pisze, czyli czy ciało, czy obiekty. I to jest właściwie wszystko, co musimy wiedzieć. Mierzymy temperaturę ciała w odległości 5-8 cm od na przykład czoła, żeby mieć to wystarczająco blisko. Tutaj mamy wyświetlacz, na którym pokazuje się nam temperatura, ten termometr również zapamiętuje do 30 wyników. Dobrze? 32. No, to dwa mogłam się machnąć. Także to jest super ważne w przypadku, gdy na przykład dziecko jest chore i chcemy monitorować tą temperaturę, nie musimy tego zapisywać, tylko termometr od razu zapamiętuje nam to w pamięci swojej tutaj wbudowanej. Więc jesteśmy w stanie od razu widzieć, czy na przykład dziecko nam gorączkuje, jest wyżej, niżej. Z racji, że termometr jest mały, poręczny, znaczy no nie jest mały, no wiadomo, że te termometry takie zwykłe, elektroniczne pod pachę są mniejsze niż to. Natomiast nie porównujmy tego, bo tutaj nie ma czego porównywać, szczerze mówiąc. Możemy go zabrać ze sobą do torebki i mieć go zawsze przy sobie, gdybyśmy potrzebowali i tak dalej. Działa na baterię. Tutaj wkładamy sobie dwa paluszki. To jest pierwsza rzecz i jest tanią rzeczą. Mówię wam, że niesamowicie ułatwia to sprawę. Jeżeli macie zwykłe termometry, to radziłabym sobie wymienić i się nie denerwować. Bo ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak nie cierpieliśmy trzymać tego termometra pod pachą. Lubiłeś to robić? Nie, ja nawet teraz, jak mieliśmy ten termometr, ja cały czas się zastanawiałem, czy on jeszcze działa, bo on tak długo mierzył, no nie? Tak, no właśnie, pomiar temperatury zwykłym termometrem to jest trochę czasu. No, tak no naszym no, to chyba z 2 minuty. No. Się wymienia, ale wracając do tego, no to te rtęciowe zawsze były jakieś tam niebezpieczne. No myśmy sobie radzili, przeżyliśmy, no nie? No ale teraz skoro nie trzeba i nie musimy mieć i ewentualnie ryzykować rozbicia i utylizacji tej rtęci, to uważam, że to jest o wiele, wiele lepsze. Bo mówisz, że to ileś tam trwa. Jak ci dziecko ryczy. No.
I ty jesteś w stresie. I jeszcze taka muzyczka z windy. Spokojnie. Nie. Właśnie to jest super, że wiesz, że on ryczy, no nie, bo jest głodny. Tak. A ciebie to tak nie stresuje bardzo, bo ty wiesz, że strzelisz i zaraz będziesz miała, no nie? Tak. No nie trzeba czekać, to jest super. Jakbym miał za każdym razem czekać, załóżmy te 2 minuty. Tak. Jak albo obniżać tą temperaturę, bo ten termometr też musi, wiesz, tak, się nagrzać odpowiednio, obniżyć albo podwyższyć tą temperaturę. Próbowaliśmy to robić, no, i to było ultra problematyczne. Długo to trwało, teraz ja robię mleko, wiesz, w 5 minut, a przedtem robiłem 20. Tak, super, no bo dzięki Bogu Mikołaj jeszcze nie był chory, ale jeżeli dziecko jest chore, to też jest marudne. Tylko się denerwuje, my się denerwujemy, wszyscy się denerwują. Ogólny popłoch w chałupie. No po co? No po co, jak za 50 zł można sobie go uniknąć i mieć to na lata? Na lata, lata spokoju za 50 zł. Zero stresu. No to takie ode mnie. I drugi gadżet, który mamy, który jest ultra świetnym. I nieważne, co tutaj napiszecie, ja go używam i jest niezastąpiony. Jak tysiące innych ludzi, którzy pisali pod aukcją, też sobie chwaliło. To jest, no może nie każdy wie, to jest aspirator do nosa. W przełożeniu na polski, wyciąganie glutów z nosa po prostu dziecku, gdzie dziecko nie umie nam tego nosa wysmarkać, więc musimy sobie z tym poradzić, bo oddycha tylko i wyłącznie nosem, więc trzeba mu, jak się okazało, ten nos dzień w dzień czyścić. Ja wiem, że ktoś mi tutaj powie, że istnieją inne sposoby, które są mocniejszymi sposobami niż taki aspirator. Słuchajcie, w temacie aspiratora i ewentualnych zamienników. Aby nie być gołosłowna, stwierdziłam, że sprawdzę ten bardzo popularny aspirator, który wkłada się do odkurzacza. I u nas on się totalnie nie sprawdził. Dlatego, po pierwsze dlatego, że mamy taki odkurzacz, który ma automatyczne zabezpieczenie przed zatkaniem. I on wykrywa ten aspirator jako zatkanie. To po pierwsze. Jeden odkurzacz takiej starej daty, taki zwykły, wiecie, z taką dużą stacją, którą ciągniemy za sobą, on po prostu się prędzej spali niż wyłączy. Natomiast u nas to już jest zabezpieczenie jakieś tam. Druga rzecz, to tutaj te końcówki, które mamy w środku, już chwileczkę, rewelacyjnie sprawdza się ta, ponieważ ja jestem w stanie ten nos wyczyścić z takich, wiecie, zanieczystości po spaniu. Tym nie jestem w stanie, ponieważ tu musi być naprawdę duży, mokry katar, aby cokolwiek zaciągnęło. Młody się okropnie denerwuje, ten odkurzacz muszę za sobą ciągnąć, ten kabelek jest tutaj krótki, w ogóle nic nie zaciągnął. Nie będę tutaj tego pokazywała, bo to jest po prostu, wiecie. I u nas po prostu się to nie sprawdza. Zdecydowanie lepsze i wygodniejsze jest to, ponieważ ja go obracam główką, ja za nim jeżdżę, nie muszę mu trzymać tej głowy, żeby wciskać mu to i mu czyścić ten nosek. W żaden sposób nie ma z tym problemu, natomiast stwierdziłam, że to kupię, zobaczę, jak to się sprawdza i tak jak mówię, no u nas niestety nie zdało to egzaminu. Wolałam sprawdzić, a nie wypowiadać się bezsensownie. Także mam, kupiłam, no i u nas niestety nie do końca. Ale wiadomo, u was może być inaczej. Aspirator podłączany do odkurzacza jest niewygodny w porównaniu do czegoś takiego. Już wam, ja to uargumentuję. Słuchajcie, dlaczego? Pierwsze, to możemy mieć zawsze przy sobie. Nieważne, czy jedziemy na spacer, czy jedziemy do ośrodka zdrowia, gdy dziecko ma katar, gdzie potrzebujemy mu wyczyścić ten nos, żeby ono mogło oddychać po prostu swobodnie, odkurzacza no nie zabierzemy. No nawet jak zabierzemy, to gdzie go podepniemy? No generalnie jest pewnego rodzaju trudność. Kumacie, widzicie, wizualizujecie opcję ciągnięcia odkurzacza w ośrodku zdrowia, bo potrzebujecie dziecku nos wyczyścić. Przepraszam, zanim się zarejestruję, to potrzebuję wpiąć do kontaktu. No nie, tutaj mamy to. Druga rzecz, w domu. Mam dziecko na łóżku, jakbym miała przynosić ten odkurzacz gdzieś skądś tam i huczyć tym odkurzaczem na półśpiące dziecko i próbować mu wyczyścić ten nos, to wolę zdecydowanie to. Mogę to przenieść, czy w salonie, czy na przewijaku, czy w łóżku, czy w łóżeczku, gdzie jesteśmy, mam to pod ręką. Mamy tutaj melodyjki, które tam są jakieś i pomagają, bo co ja to włączyłam, bo to teraz musimy to odczekać. Chwileczkę. Będziecie mniej więcej wiedzieć, jak długo trwa wyciąganie kozów z nosa. Ok, i mamy tutaj tych melodyjek. Jest ich tu 12. Do wyboru, do koloru, którą melodyjkę lubicie. Jest on dość cichy. I Mikołaj się totalnie go nie boi. W żaden sposób on, wiecie, nie reaguje na niego. Wręcz mam wrażenie, że ten dźwięk go uspokaja. Czemu nie przy
czegoś na... Uspokaja, jak go słyszy. Jest bezpieczny, ponieważ to ciągnięcie tego powietrza jest na tyle mocne, aby te nieczystości z nosa wydobyć, ale nie na tyle mocne, aby coś tam dziecku zrobić, jeżeli się martwicie i wiecie, boicie się tego, no to absolutnie nie ma czego, ponieważ tutaj wszystko, każdy jest bezpieczny. I mama w swoim stresie, i dziecko, absolutnie nie narobimy mu żadnej krzywdy. Mamy tutaj zbiorniczek, jeżeli jest katar i tego wszystkiego jest więcej, ale sprawdźmy to osobno. Przyszliśmy do kuchni, aby przetestować ten nasz dynks i ja tutaj w ramach wytłumaczenia mam gluty. I w ramach wytłumaczenia, bo teraz powinnam powiedzieć to zdanie, ale ja, polski być trudny język, krótki język, mam jusmus, trochę po angielsku, jusmus, tak, bardzo blisko. Teraz trzeba tłumaczenie dać, bo to... Jus, używaj, to jest use. No. Kumar, to czemu się nie śmiesz? Przecież cały jestem uchany. No, dziękuję, od razu lepiej. No. W górę teraz zatem. Dobrze, już dobrze, teraz już jest przechodzony żart, to już przestało być śmieszne. To jest mus jabłkowy, który robił mój mąż, żeby ktoś tam nie myślał, że tyle glutów nazbierałam, bo to by było obrzydliwe. I będziemy testować po prostu. A ten kawałek tam jabłka? No to nic, no czasami się trafia twardszy glut. Fuj, dobra, no. Już nikt nie zje jabłecznika, nikt. A my musimy zrobić go otwarte. Jak ktoś je akurat jabłecznik przy filmie, to smacznego. To wiemy, że może go zjeść również aspiratorem do nosa. Być może. Być może, bo jeszcze nie wiemy. O ja, patrz! Czemu muszę to tak... O Jezu, sorry. O Jezu. To są duże kawałki. To jest jabłko, no, całe. No. O, jak zaciągło! Z takimi wielkimi sobie radzi! Czekaj, bo już maksam. Pokaż. Ty, ale zarąbiście sobie radzi! Bardzo se ciągnie. Jak na mus? No. Z kawałkami jabłek? Rzeczywiście nie myślałam, że powiem takie rzeczy, naprawdę, nie? Jestem zaskoczona, nie myślałam, że tak wyjdzie. Myślałam, że trochę... Myślałem, że będzie trochę gorzej? Tak, też myślałam, że będzie trochę gorzej, że pokażemy wam nie coś tak dobrego, tylko ten... Ale to jak on to aż tak wrzucał... Tak! Aż bym sama tego używała! To teraz całość rozkładamy po kolei, żeby to umyć. No nie, pierwsze ściągamy tą głowicę, znaczy głowicę, końcówkę, żeby dostać się do głowicy, bo zobaczcie, jaka ona jest brudna w środku. Więc przy katarze wszystko tam możemy umyć. Zdjąć sobie tą głowicę po prostu. To wyciągamy i po prostu przepłukać wszystko. Tutaj też możemy się dostać i też umyć, wiecie, pod spodem. Wszystko z każdej strony. Tutaj też ta uszczelka, którą tutaj widzicie w środku, jest zapasowa. W całym zestawie, więc jeżeli by się zużyła i gdzieś tam zaprzestała ciągnąć, to mamy ją. A propos, Mikołaj ma kupę. Pierwszy raz przegrałam stanowiski. No nic, no. Czas nasze. Kiedyś. Musiał być na pierwszy raz. Ej, wcale nie! Kiedyś tego przybierzesz, chciałam powiedzieć. W końcu. Tak, coś kupił. To co? To wracamy na górę. Tak. Oprócz tego wszystkiego, co tutaj mamy, każdą z tych części jesteśmy w stanie wyczyścić i widzimy, że to jest czyste. Zarówno to, to i to wiemy, że jest czyste, bo gdy na przykład robimy to gruszką, nie mamy pojęcia, czy tam w środku coś jest, czy już to wydobyłyśmy, no nie wiemy. Druga rzecz, ja uważam to za świetny gadżet. Dlaczego? Dlatego, że jak widzę te dynksy podłączane do ust mamy, żeby wyciągnąć z nosa coś dziecku, to przepraszam, jak bardzo kocham moje dziecko, tak bym sobie tego nie zrobiła. Ja wiem, że tam jest pierdeliard filtrów i nic mi się nie przedostanie do środka, ale nie chcę. Po co to robić? Jak nawet widziałam filmiki, gdy mamy to robią, to aż mnie troszeczkę otrzepało. Jeżeli chodzi o jakiś mocniejszy katar, no to faktycznie może przydałby się jakiś też mocniejszy aspirator. Natomiast do takiego codziennego użytku to jest w 100% wystarczające i my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, a przede wszystkim Mikołaj się nie denerwuje, nie boi się tego, co było dla mnie bardzo ważne, bo myślałam, że takie wyciąganie z nosa tych wszystkich cudów, które tam się znajdują, no będzie dla nas bardzo problematyczne. Tymczasem okazuje się, że wcale nie. Ja sobie radzę. Co jest najważniejsze? Mobilny, bezpieczny, szybki, bezproblemowy.
No i co? Warto to mieć. To warto mieć, naprawdę. Oba produkty są marki Haxe. I ja wam dodaję po prostu linki, gdzie można je nabyć. Możecie je dostać i na Allegro, i coś tam. No i bezpośrednio ze strony sklepu. Opinie mówią same za siebie. Ja sprawdzam i opinie na Ceneo, i opinie na kilku aukcjach na Allegro. I jeżeli mi ktoś nie wierzy, bo takie osoby też się tutaj zdarzają, to zapraszam. Wymieniamy, pokazujemy. Wydaje mi się, że ja też kieruję się dobrem mojego dziecka i opiniami innych. Więc wiecie, to co wam tutaj pokazuję jest sprawdzone przez nas, na nas i to nie jest kwestia sprawdzenia przez tydzień czy jeden dzień, tylko testowania tego przez miesiąc, a wiem, że pytałyście mnie o to, bo urodziły się dzieci, jesteście przed porodami i chcecie się w to zaopatrzyć, więc w tym momencie już jestem pewna tego, co tutaj mam i pewna tego, że będzie to bezpieczne dla waszych dzieci i będziecie z tego równie zadowolone, jak my z Krzysiem. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ta opinia była dla was przydatna i zobaczyliście coś ciekawego też dla siebie i coś, co może udoskonalić i ułatwić wam codzienne życie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszam was do subskrybowania i zostawienia kciuka w górę. Będzie to dla mnie znak, że takie materiały są dla was ważne tutaj i istotne. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!